Tak, dokładnie. Proszę pani, ja bym chciała się zapytać. Tak, słucham? Halo, dzień dobry, proszę pana. Ja dodzwoniłam się na siłownię. No, zgadza się. Proszę pana, ja bym chciała się zorientować, ile kosztuje bilet. Już przekazuję telefon komuś z działu sprzedaży, już przedstawiam ofertę. Dobrze, także proszę chwilkę poczekać. Okej, czekam, jasne, że tak. Idziemy jeszcze? Już! Droga. Halo, już! To już ten telefon. Ale to jest jakby w sumie na pokoju, więc... Na dokumenty bym poprosiła. Już! O co mówiłam? Jak usłyszałam głos, to... Halo! Ja nie mam 100 zł na koncie, pani kochana! Może bez problemu. Ja tylko muszę wstępować. O! Na ploteczki przyszedł! Na siłownię! Proszę pani. Halo, halo, sekundkę, już daję. Przepraszam. Proszę pani, już. No już kończymy. Już, dobra, proszę pani. Dobra, pani babka, mam się przydatkę na to, tak? Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Serdecznie. Panie, halo. Halo, słyszy mnie pan? Słyszę panią, słucham. Proszę pana, ja bym chciała kupić bilet na siłownię, tylko ja bym chciała, żeby pan mi zagwarantował, że będę w stanie schudnąć tak około 8 kg. Droga pani, przede wszystkim zapraszam panią na rozmowę do klubu. A do okay? Do jakiego klubu? Do naszego klubu. Panie kochany, ja nie do klubu się wybieram, na siłownię. Tak, no do siłowni, klubu fitness. Droga pani, jak ma pani w ogóle na imię? Jaśka. Jeszcze raz, jak? Jaśka. Pani Stanisławo. Jaśka! Moglibyśmy się po prostu... Jaśka, nie Staśka! Jaśka! A, pani Jadzie, przepraszam, bo tutaj słabo słychać. No. Pani Jadziu, moglibyśmy się umówić na rozmowę w klubie o tym wszystkim, o tej siłowni, o tym wszystkim? Nie do klubu, na siłownię ja chcę! No to jak najbardziej, może pani przyjść na siłownię tutaj do nas. A ile to kaszory? Zapraszam się panią na siłownię. Ile kaszory? Przepraszam? Kaszory ile? Droga pani, porozmawiamy o finansach na miejscu, tutaj. Panie kochany, bo tramwaje też kosztują. Niech pan mi tutaj powie. Pani Jadziu, zróbmy tak. Ja panią Jaśka, zapraszam do klubu Jaśka, jutro. Wolę Jaśka. Pani Jadziu, zapraszam panią do klubu jutro. Jaśka. I porozmawiamy o wszystkim. Okej? Okay? No dobrze, proszę pana... Między godziną 9 a 22. Pan jest trenerem. Wtedy pani wszystko wyjaśnię. Pan jest trenerem? Niestety nie jestem. A macie trenerów? Jak najbardziej, droga pani. To ja panu powiem, co mnie interesuje. Interesuje mnie młody chłopak, trener. Musi być młody, umięśniony. I do tego, który zna się na rzeczy. Oczywiście. Tacy są najbardziej poszukiwani i tacy również znajdują się u nas w klubie, więc bez problemu znajdzie pani takiego. Nawet panią zaprowadzę do niego. Dobrze, najlepiej, żeby to był blondyn. A może być... albo dobra. Znajdzie się również blondyn. Dobrze, taki, który asekuruje, wie pan, siłowo. Tak, jak najbardziej. Pani Jadziu, proszę mi podać do siebie numer kontaktowy. Ja z panią tutaj umówię się na jutro na spotkanie. Dobrze, to ten, z którego ja dzwonię, panie kochany. Ja mam T-Mobile. To może być ten z T-Mobile'a, pani Jadziu, bo po prostu to jest w celu kontaktu. Ja się z panią skontaktuję na to spotkanie, no nie? No rozumiem. A ta siłownia to taka troszkę, wie pan, komfortowa?
No jak najbardziej komfortowa. Jak najbardziej się pani tu odnajdzie. Każdy ma tutaj dla siebie miejsce. A chodzą jakieś dziady, baby, czy tylko młodzi? Wszyscy w różnym wieku, droga pani, naprawdę. Nie ma ograniczeń. Wie pan, ja to się martwię, że ja sobie krzywdę zrobię. Pani Jodzi, nie zrobi sobie pani krzywdy, jeżeli pani będzie słuchała trenera i tak naprawdę była pod jego okiem. No wie pan, bo ja widziałam takie filmiki na YouTube, to ludziom normalnie rączki pierdolnęły, jak zapałki, jak za dużo podnosili. Pani Jadziu, ale proszę się wyrażać, okej? Dobrze, przepraszam, ja nerwowa po prostu się martwię, wie pan. Dobra, pani Jadziu, chciałaby pani przyjść jutro na spotkanie porozmawiać? Panie kochany, ja może jutro zadzwonię, co? No dobra, jeżeli polecam pani przyjść po prostu do klubu jutro i porozmawiać fizycznie, dobrze, to się pani wszystkiego dowie, wszystko pani zobaczy. Dobrze, żeby był ten blondyn, ja bym chciała. Blondyn jakiś na pewno się znajdzie. Taki, wie pan, seksowny w gaciach. Dobrze, pani Jadzie, coś pomyślimy. W takim razie to wszystko, czy ma pani jeszcze jakieś pytanie? Bo muszę wracać do pracy. To wszystko, to nie będę panu dupy zawracać. Miłego wieczoru, dobra. Do widzenia. Miłego wieczoru, pozdrawiam panią również, do widzenia. Bajera, do widzenia. I co, dobrze było? Pierwszy telefon po przerwie, a będzie lepiej. To ja kurde mówię z miejsca, wariaty. Dajcie spokój. Ale ej, czuję tą przerwę. Wiecie, gdzie tu jest? Moving forward, cruising on my border, Still got more, burning to a shorter, And I be flowing, I get so high.